Nine z nowym graczem? Znamy drużyny grające w mistrzostwach Polski. Ogromne zmiany w systemie majorów w CS2. Nowe kosy w CS-ie. Testy w Nine rozpoczęte. Pierwszym testowanym jest Jacob, czyli 19-letni rifler, który miał już okazję grać w takich teamach jak m.in. Yolo Gang. Jest to ciekawy zawodnik, ponieważ nie miał on nigdy za bardzo przeszłości z graniem zespołowym. Bardziej jest to indywidualista, który na platformie Faceit w CS Go zajmował pierwsze miejsce. Teraz jest jednym po prostu z najlepszych na świecie i w kraju. Więc ciekawy ruch ze strony dziewiątek, ponieważ przede wszystkim to nie wszystko, że Jacob dołączy, czy możliwie dołączy do tej drużyny. Ale jeżeli tak by miało być, to Hades prawdopodobnie przejmie rolę prowadzącego i również snajperki. Także wiemy, że teoretycznie ta snajperka w CS2 nie jest aż tak bardzo impaktowa jak w CS-ie GO. Jednak z tej AWP nie klika się już aż tak dobrze, ale jednak jest to zawsze ważna rola w drużynie i trzeba mieć solidną osobę na solidnym miejscu, aby walczyć o czołowe, światowe lokaty. No przede wszystkim widać, że stawiają na bardzo skillowy skład, tak, bo Mynio no jednak indywidualnie czasami odstawał, tak, a tutaj byśmy mieli naprawdę 5 mega solidnych graczy pod względem umiejętności indywidualnych. No ja też widziałem na Twitterze, że ogólnie dużo hejtu wylało się w kierunku Nine, że o jak można brać zawodnika, który nawet w teamie nigdy nie grał, jak można tutaj brać faceitowca, który jedynie sobie, wiecie, gra premeczki i tyle. No ale skoro widzą w nim potencjał, skoro Jacob też w zasadzie wcześniej odrzucał różne oferty od naprawdę dobrych ekip, no to skoro zgodził się na Nine, to chyba jest gotowy do tego, żeby wziąć udział w testach i no tak naprawdę wystarczy czekać teraz na to, aż dowiemy się, jak sobie poradził i czy faktycznie to on będzie tym piątym zawodnikiem, tym ostatnim elementem układanki w ekipie Nine. Znamy drużyny w ESL mistrzostwach Polski. Są to przede wszystkim sensacyjne zamknięte kwalifikacje, ponieważ bardzo dużo młodych drużyn awansowało do ostatniego sezonu ESL mistrzostw Polski. No przede wszystkim mamy drużyny zaproszone, o czym warto wspomnieć. Nine, Anonymo, Paloma i Thunderflash. Paloma jest to ciekawa opcja, bo to jest drużyna, która nawet nie ma składu, a z buta tak naprawdę dostali awans do main edycji SLMP. No ja już w ostatnich materiałach mówiłem, że w moim odczuciu te systemy zaproszeń są nie do końca na miejscu, że bardziej to powinno być rozlosowane względem światowych czy też krajowych rankingów i po prostu na tym poziomie, żeby te aktywne teamy miały przede wszystkim spota. No, owszem, zawsze ten 1-2 sloty też może być dla takich bardziej, wiecie, gwiazd, czy no jakkolwiek by to nazwać, osób działających w branży, ale no jednak generalnie trzeba stawiać na młodość, trzeba stawiać na te osoby, które grają po prostu aktywnie w CS-a. No ale ja tutaj oczywiście odbiegłem troszeczkę od tematu. Z zamkniętych kwali awansowała drużyna GBC, czyli Next Time, Kacperski, Smucho, Kukubambo i Darczywile. W Q Mistry Kirby, Misho, Hypex, LTC oraz Pędzlek. Tłuste chłopaki, Gruby, Masket, Mreight, Asran i Skid. No i PGE Turów z Gorzela, z Grucha, Darko, Kadziu, Bielany i Markoś. Pula to $50 000 plus możliwość awansu na turniej Intel Extreme Masters w Katowicach. Także naprawdę ostatni sezon ESLMP pod względem na rozgrywki rozpoczną się 20, a zakończą po 7 dniach, czyli potrwają one tydzień. Zmiany jeżeli chodzi o majory. Valve zaktualizowało dokument dotyczący majorów. Jedną z ważniejszych zmian jest sposób rozstawienia drużyn przed turniejem i wyłonienie pomijających pierwszy etap, co też nie będzie związane wyłącznie z wynikami RMR-ów. Odtąd 24 drużyny, które się zakwalifikują, będą rozstawione według oficjalnego rankingu Valve. Będzie on zaktualizowany tuż po rozpoczęciu RMR-ów. Wyłoni drużyny, które automatycznie przejdą do fazy dla najlepszych 16 zespołów. Dodatkowo też pary w turnieju szwajcarskiego lekko się zmieni. Będziecie mogli zobaczyć na ekranie, jak to dokładnie wygląda. No i od drugiej rundy i tak dalej system pozostanie ten sam, czyli najwyżej rozstawiony zespół zmierzy się z najniżej notowanym, no chyba że oczywiście będzie rewanż, no to wtedy lekko się to zmieni. Dodatkowo zmienią się nazwy, tak jak była pretendentów, legend i mistrzów, teraz będzie otwarcia, eliminacji i pucharowa faza. No i usunięcie nazw oczywiście, pretendentów, konkurentów i legend. Następny major zostanie rozegrany między 17 a 31 marca w Kopenhadze i będzie zorganizowany przez PGL, jednak sam proces kwalifikacji ruszy już od 8 stycznia. Nowe kosy, jeżeli chodzi o CSGO, no to jest w ogóle moim zdaniem abstrakcja, bo nie ukrywam, że gra jest mocno zepsuta. A co robi Valve? Valve wydaje sobie nowe koski, bo dlaczego by nie? Jedną z nich będzie Twin Blade Knife, który ma tak naprawdę takie rozgałęzienie na dwie strony. Ja oczywiście postaram się wam wrzucić mniej więcej jak to wygląda, jak to znajdę jakiś filmik, ewentualnie jakichś lików, no to też podrzucę go wam w materiale. No i co ciekawe, no to będzie oczywiście kosa nowa, tak? Kolejną z nowych kos będzie skrzyneczka, będzie kosa, przepraszam, Kukri, gdzie no to bardziej mi przypomina taką nawadze, taką nie wiem, taką Call of Duty'ową kosę troszeczkę. No totalnie mi się nie podoba, no ale skoro oni chcą po prostu tylko na tej grze zarobić, a nie ją ulepszyć, no to tak naprawdę co my biedni użytkownicy będziemy w stanie z tym zrobić? W strefie meczowej rozpoczynamy turniej CCT East, gdzie pierwsze mecze rozpoczynają się już jutro. Fermitta z awansem do playoffów w CCT Central. Anonymo w finale United 21 League. Virtus Pro wygrywa Rubet 2023 oraz zmierzy się w finale z Face w Thunder Peaku. 7 oraz 12 listopada rozpoczynamy kolejny etap turnieju ESL Challenger League, a w nich Nine podejmuje Sinners, plus Pompa będzie walczyła z Bait w Dolnej Drabince. A w strefie transferów Snappy może opuścić EMS i przyłączają go do ekipy Falcons. A propos Falcons, zostaje jedynie Boros, reszta zawodników, czyli NBK, Body, MHL i Lungs, są przeniesieni na ławkę rezerwowych. Także dziękuję wam pięknie za dzisiejszy materiał, ja zmontowałem, ja tak naprawdę w pełni ten odcinek dzisiaj ogarnąłem, także jeżeli odcinek wam się podobał, to łapeczka, subik i lecimy po swoje, trzymajcie się i do usłyszenia na kolejnym materiale, siemanu!